Siemanko, ja jestem Orgierdy Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj ocenimy sobie prawdopodobny skład Future Stars. No, nie wiadomo, czy będzie taki skład, ale jest to skład prawdopodobny. Najpierw Mamardaszwili, ok? Wszystkie tutaj są młodziaki. Bramkarz. To jest chyba Irlandia Północna, Walencja. Ogólnie fajnie to wygląda. Bardzo dobry refleks. Dobre łapanie. Szybkość jest dość dobra jak na bramkarza. Wiadomo, bramkarze nie zawsze mają taką szybkość. No, jest to ok karta, ale tak, żeby grać. A to jest Georgia. No to nie wiem dokładnie. Kolejny jest Timber. Jest to gracz z Eredivisie, z Ajaxu, z Holandii. Myślę, że będzie to jeszcze karta dosyć grywalna. Ja od dzisiaj zacznę grać. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. 90 tempa, bardzo szybki jak na środek obrony. No, jeżeli chodzi o tempo, to tempo jest niesamowicie, no niesamowite tempo, no po prostu, no, idealne. Jak na takiego zawodnika tempo jest super. Zobaczmy strzały, 46, no ale to jest obrońca, on nie potrzebuje tych strzałów. Podania, ok, poda. Podobne do Kante. 83 dribbling. Dobry dribbling jak na środkowego obrońcę. 85 defensywy. Oraz 87 siły. Bardzo fajnie. Ja myślę, że to będzie karta, jeżeli ktoś będzie chciał składać jakiś, nie wiem, na przykład na prawe skrzydło dać sobie, powiedzmy, Neresza, no to będzie Timber kartą idealną. Teraz Araujo. Araujo, Urugwajczyk, FC Barcelona, La Liga Santander, 192 cm. Lepsza noga prawa, nie wiem ile on waży, nie umiem tego oceniać. Dwie gwiazdki sztuczek, trzy gwiazdki słabszej nogi, jest to dość dobre na obrońcę. Znowu dobre tempo. Dobre tempo. I lepsza defensywa niż Timber. No, ale myślę i tak, że tym Timberem będzie się grać, nie wiem. To są dwie świetne karty na obronie. Myślę, że i ten Timber, i to jest masakra. To jest piękne. Teraz przejdźmy Nuno Mendes z Paris Saint-Germain, Ligue 1, Uber Eats, Portugalia. Trzy gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, całkiem dobrze. Lepsza noga lewa, 176 cm wzrostu. 94 tempo. To jest naprawdę szybki zawodnik. Dobry dribbling, 82, ale najlepsze jest to, że taki Timber ma więcej dribblingu na środku obrony niż ten na lewej. Timber jest zdecydowanie, nie wiem czy go nie kupię, nie wiem, ta karta będzie kosztowała myślę z 500 tysięcy. No, trudno tu się nie zgodzić, taka karta na środku obrony to jest coś super. 79 podań, bardzo dobre podania, 82 defensywy, 80 siły, no taka karta dobra, naprawdę, ta karta jest dobra jak na takie prawą obronę, boczny obrońcę, dobry, dobry. Ok, super. No i ładnie się połączy z Messim, na pewno. Z Neymarem na przykład, jakby ktoś chciał pchać. Livramento, Southampton, Premier League, Anglia.
dwie gwiazdki sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi, lepsza noga prawa, 173 cm wzrostu, 90 tempa. Ok, git. Strzały na pewno nie strzeli, no ale to jest prawy obrońca. 81 podań, 82 dryblingu, 80 defensywy, 76 siły. No myślę, że to też jest ok karta, ale ona nie będzie na przykład taka droga jak ten Timber czy Nuno Mendes. Dobrze, przejdźmy teraz już do środka pomocy. Musiala. Bayern Monachium, Bundesliga, Niemcy, 86 tempa, szybki, 86 strzałów, 84 podań, 91 dribbling, 48 defensywy, no w defensywie nie pogracie, raczej tam wysoko, 65 siły. No, chyba nie muszę nic mówić o tej karcie. Znakomita karta, 180 cm. Jedyne co boi, no to jest, są te sztuczki i słabsza noga, tak? Ale karta ogólnie poza sztuczkami i słabszą nogą jest naprawdę bardzo dobra. Wirtz, 4x4, Bundesliga, Bayer Leverkusen, Niemcy, lepsza noga prawa, 176 cm wzrostu, 85 tempa, 86 strzelania, 87 podań, 91 dryblingu, 70 defensywy i 73 siły, no powiedzmy. To jest psychikal, tak. Nie, że psychika, tylko... No wiecie o co chodzi. No... Spoko. To jest taka karta... Pewnie będzie dość droga, ale... Jak coś, no to... Jakby to była karta SBC... No to myślę, że można ją przepalić. Pedli. 85 tempa, 81 shot. 89 podań, 90 dribbling, 78 defensywy, 76. No bardzo dobrze, 4x4, FC Barcelona, La Liga Santander, Hiszpania. Lepsza noga prawa, 176 cm wzrostu. Okej. Ja nie mam co tutaj narzekać. To jest dobra karta. Chociaż... Nie wiem, dlaczego takie niskie strzały. No może dlatego, że Pedri nie jest jakiś najlepszy, ale... Okej. Przejdźmy już tam do ataku. Smith Rowe. Arsenal, Premier League, Anglia, 4x4. Lepsza noga prawa, 182 cm wzrostu. Lewe skrzydło. Emil Smith Rowe. 91 tempa, 86 strzelania, 85 podań, 90 dribblingu, 41 defensywy, 73 siły. Ja myślę, że to jest naprawdę dobra karta. Można go również dać do środka pola, lecz on jest dosyć szybki na ten środek pola. Super karta. Myślę, że on może grać środkowy pomocnik ofensywny, nawet napastnik. Tak, to jest dobra karta. Teraz Czerki. Olympique, Lions, Ligue 1, Francja. I tutaj na co można zwrócić uwagę? 5x5. No i lepsza noga lewa, więc może zejść, uderzyć. Dość dobre strzelanie. Dribbling 94. To jest taka karta... Fajna, powiem. Fajna. Można ją dać. Ale nie jeszcze do końca gry, bo do końca gry to sobie nie pogramy. Fajnie, że jest 5x5. Tak, zdecydowanie. I 176 cm wzrostu. Adeyemi. Salzburg. Österreich. Fußball. Bundesliga. Germany. 4x3, lepsza noga lewa, 177 cm wzrostu, 98 tempa, 90 strzelania, 79 podań, 90 dribblingu, 31 defensywy, 78 siły.
No dobra karta. Ale trochę... Trochę słabe moja sła przemnoga. Nie no, spoko. Szybki jest dosyć. Przejdźmy teraz już na ławkę. Bellingham. Bellingham jak Bellingham, dobry. Borussia Dortmund, Bundesliga, Anglia, 3x4. Lepsza noga prawa, 186 cm wzrostu. 84 tempa, 78 strzelania, 82 podań, 88 driblingu, 84 defensywy, 86 siły. Diallo. Manchester United, Premier League, Ivory Coast. Skills 3, weak 4, left foot lepsza, 173 cm. Czasem mi się myli, bo chcę mówić po polsku, ale tutaj jest tak napisane fajnie to. 94 tempa, 86 strzelania, 81 podań, 90 driblingu, 38 defensywy, 62 fizykal. No dobry, dobry, dobry napastnik. Doku. Doku, ile on ma? 4x3, Stade Rennais FC, Ligue 1, Belgia. Lepsza noga prawa, 171 cm. Ja pamiętam, jak on na Euro tak leciał z tymi zawodnikami z Włoszech. Wtedy odpadli, co prawda, ale naprawdę, Riddle Doku to jest taki zawodnik. 99 tempa, 82 strzelania, 82 podań, 93 driblingu. No, reszta to już nie jest taka ważna, ale ta karta to będzie naprawdę dobra rzecz. Słabsza noga to jest taki Wayne Rooney, powiedzmy. A to jest Jeremy Doku? A Riddle Baku, Jeremy Doku. Dobra, pomieszało mi się trochę. I kolejną kartą jest Kozłowski. Polska, PKO Bank Polski, Ekstraklasa. Pogoń Szczecin, 4x4, lepsza noga prawa. 178 cm wzrostu, 83 tempa, 78 strzelania, 84 podań, 88 driblingu, 75 defensywy, 78 psychikal. Ogólnie ja myślę, że Kozłowski to będzie dobra karta. Tylko dlaczego mają wydawać kartę z Ekstraklasy, jak on niedługo przejdzie do Premier League, do Brighton. I z Brighton byłaby to karta bardziej, bardziej zgrana, tak? Moglibyśmy zrobić jakiś fajny skład Premier League, dać Toty Lewandowskiego pod niego, a tak to mam nadzieję, że ta karta, no to będzie jednak z Brightonu specjalnie zrobiona. Chociaż on w Brightonie nic nie zrobił. No dobra, zobaczymy. Ayala, Estudiantes, Liga Profesional de Fútbol, Argentina, 3x3, lewa noga lepsza, 173 cm wzrostu, 85 strzałów, 85 tempa, 56 strzałów, 80 podań, 79 dribblingu, 84 defensywa, 77 siła. Spoko. Tylko będzie problem, żeby go połączyć. I słabe sztuczki. Słabsza noga, nie, to nie jest dobra karta. To nie jest dobra karta. Według mnie to nie jest jakaś dobra karta. Nianzu, 81 tempa, 52 strzały, 65 podań, 72 driblingu, 85 defensywa, 86 psychika. No, obrońca, dobry. Dobry jak na początek. Miguel. To jest ostatnia karta, lepsza noga lewa, 180 cm wzrostu, 3x3, Hiszpania, La Liga Santander, Real Madrid. Ogólnie na statystyki patrzę, no to ta karta jest, no wolałbym na przykład wziąć takiego Mendesza niż Miguela. Myślę, że nawet ten Mendy będzie od niego lepszy, który ma 83, więc... No dobra.
Myślę, że możemy już zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że skład Future Stars FIFA 22 będzie właśnie tak wyglądał, bo jest kozacki. Tylko właśnie dać temu Kozłowskiemu Brighton, tak żeby to było grywalniejsze, no. I myślę, że będzie dobrze. No to pa!